do Alfreda Potockiego. Zamieszkały pod Świeżycą i ochronkę założyły. Dzieci się opiekowały, w szpitaliku te służyły. Gdy pół roku już minęło, ojciec Edmund właśnie je odwiedził. Na plebanii się zatrzymał. Obrazy pamiątkowe, szklarnia, okrągła cukrownia, oranżeria parowa. I rozmowy przeprowadzał, dużo modlił się w domu kościelne. A w ochronce radośnika zebrało się ludzi bardzo wiele. Odjeżdżał kandydatki, ze oku go żegnały. Aż 15 i już było i siostrami sąd chciał. Do łańcuta zapraszał i dziś błogosławiony Edmund jest tu.